Kim jesteś? Myślę, że nie wiem. Sam zadaję sobie to pytanie i nadal nie znalazłem na nie odpowiedzi. Jaki jest twój ulubiony artysta? Ostatnimi czasy bardzo inspiruje się Picasso i myślę, że to właśnie on. Co innego cię inspiruje? Różne sytuacje, zdarzenia z życia codziennego. Chociażby prosty przykład, jak wracam autobusem do domu, to inspirują mnie ludzie, różne dziwne ich zachowania. Można to tak nazwać. Jaki jest twój ulubiony film i dlaczego? Trudno na to odpowiedzieć. Bardzo dużo oglądam filmów i trudno wybrać jeden. Ale myślę, że ogromne wrażenie wywarł na mnie Fight Club przez nagłe zwroty akcji i brutalność, można to tak powiedzieć. Podaj kilkoro wykonawców muzycznych, których słuchasz. The Doors. The Antwoord. Led Zeppelin. To tyle. Dlaczego tworzysz? Daje mi to radość, oderwanie się od codzienności. Sprawia mi to po prostu szczęście. Można. Co chcesz osiągnąć swoją sztuką? Chcę otworzyć ludziom oczy i zwrócić uwagę nie tylko na siebie, ale na różne problemy i aspekty życia, których ludzie nie zauważają. Jaka jest granica sztuki? Dla mnie nie ma granicy. Jaki był przełomowy moment w twojej twórczości? Moja twórczość jest od zawsze ze mną, bo rysuję albo tworzę w sumie od małego, od przedszkola. I niezmiennie zajmuję się tym, więc myślę, że nie było w moim życiu momentu przełomowego. Co daje ci tworzenie? Daje mi powód do bycia szczęśliwym i do natchnienie do tego, żeby tworzyć dalej. Dziękuję, to wszystko. Dziękuję.